o zabranie głosu pana posła Roberta Winnickiego. Bardzo proszę, panie pośle. Panie marszałku, Wysoka Izbo, panie przewodniczący Schetyna, na początku i po pierwsze to o formie, bo od kandydata na polskiego premiera oczekuje się, że będzie potrafił wysławiać się po polsku, że składnia, refleksja, że poprawne budowanie zdania będzie domeną polskiego premiera. Pan tego warunku niestety nie spełnia. A oczekuje się tego nawet od kandydata na przewodniczącego Rady Gminy. Teraz jeśli chodzi o treść tego wystąpienia, które pan dzisiaj zaprezentował. No niestety rzadziutko. Niestety jest to wystąpienie wyjątkowo słabe. Jeśli chodzi o kandydata na premiera, to nie było w nim żadnej wizji. Nie było niczego, co państwo jako liberałowie chcecie zaprezentować Polsce. Nie było niczego, co chcecie tej Polsce zaoferować. Była mantra Kaczyński-Szydło. Czy naprawdę sądzicie, że namawianie prezesa Kaczyńskiego na stanowisko premiera to jest sedno tego, co potraficie zrobić w Polsce? To była istota pańskiego wystąpienia. Pan to mantrował wiele razy. Jaka jest wizja? Jakie są propozycje dla Polaków w tym wystąpieniu? Nie ma żadnych niestety. Nie ma żadnych. A jeśli chodzi o tą mantrę powtarzającą, że to Jarosław Kaczyński jest rzeczywistym nadpremierem czy liderem, oczywiście, że jest. Oczywiście, że jest i nie jest to sytuacja dobra. Nie jest to sytuacja, która sprawia, że władza w państwie jest odpowiedzialna i że jest jasna i czysta sytuacja polityczna. I PiS będzie już tego doświadcza i będzie doświadczał tego bardzo boleśnie. Ale powiem tak, lepiej, żeby to Nowogrodzka z dwojga złego rządziła w Alejach Ujazdowskich, niż żeby w Alejach Ujazdowskich rządził Berlin. A tak było za waszych rządów. I dokładnie to chcecie przywrócić. Dlatego, że jedynym, co macie do zaprezentowania, Polakom, jest bycie agenturą wpływu zachodniego liberalizmu. Nic więcej. To jest istota działalności Platformy Obywatelskiej i Nowoczesnej. Agentura wpływu zachodniego liberalizmu, które ma za zadanie traktować Polaków jak tubylców, których należy podbić, skolonizować na każdym, w każdym aspekcie. Gospodarczym, kulturowym, politycznym. Jesteście wasalami lewicy, liberałów i międzynarodówki liberalnej. Taka jest prawda. I taka jest wasza rola. I taka jest rola dzisiejszego wystąpienia. Panie marszałku, Wysoka Izbo, niestety uzyskaliście duże wpływy po roku 89 w państwie polskim. Niestety macie potężne wsparcie międzynarodowe. I tym bardziej, nie zgadzając się w bardzo wielu aspektach z tym rządem, Ruch Narodowy mówi dzisiaj, lepsi oni niż wy. Lepsi oni niż wy w tym momencie. Właśnie dlatego. Marksizm kulturowy, który promujecie, bo dzisiaj Platforma Obywatelska jest partią lewacką. Po prostu. Żadną chadecką, jest regularną lewacką. Wszystkie postulaty obyczajowe lewackie popieracie. Taka jest prawda. Aborcyjne, związki partnerskie, związki homoseksualistów. Jesteście lewacką jaczejką w Polsce. Panie marszałku, Wysoka Izbo. Ale nie tylko to. Nie tylko to chciałem z tej mównicy dzisiaj powiedzieć. Nie tylko te słowa prawdy, które tak was bolą. Bo jeszcze 12 lat temu mieliście dekalog w swojej deklaracji. A teraz popieracie czarne marsze, a teraz popieracie związki homoseksualne. Tak, dekalog, nie macie nic wspólnego z dekalogiem. Wstydźcie się. Wstydźcie się, lewacy siedzący tutaj na tej sali. Ale wracając do przewodniczącego Schetyny. Panie przewodniczący, pan jest idealnym szefem dla Platformy Obywatelskiej. Wie pan dlaczego? Dlatego, że jest pan na tyle cwany, na tyle chytry i sprytny, że pan będzie trzymał władzę w tej partii. I jest pan na tyle niesympatyczny, bez charyzmy, bez autorytetu w polskim społeczeństwie, że nigdy pan tej partii nie poprowadzi do zwycięstwa. Dlatego życzę Platformie Obywatelskiej jak najdłuższych pańskich rządów. Tylko mam jeszcze pytanie.
bo być może jest w panu trochę cywilnej odwagi. Pan z tej mównicy dzisiaj obrzydliwie, perfidnie kłamiał, mówiąc o tym, że hasła antysemickie, rasistowskie były niesione, takie transparenty były niesione na czele Marszu Niepodległości. To jest obrzydliwe kłamstwo. Jeśli nie jest pan drobnym kłamczuszkiem, to w tej chwili zrezygnuje pan z immunitetu, bo Stowarzyszenie Marsz Niepodległości chce pana pozwać za te ewidentne kłamstwa. Za te kłamstwa, które obrażają narodową manifestację. Ponad 100 tysięcy Polaków, którzy manifestowali 11 listopada za niepodległością, za suwerennością, za wielką katolicką Polską. Jeśli ma pan w sobie cień cywilnej odwagi, proszę złożyć immunitet, bo Stowarzyszenie Marsz Niepodległości chce pana pozwać. Chce pana pozwać, niech pan stanie na sali. Tyle razy mówiliście na tej sali, żeby posłowie PiSu czy inni odpowiadali za to, co mówią z tej mównicy. Niech pan odpowie, niech pan nie będzie tchórzem. Wzywam do tego, panie przewodniczący Schetyna.